Koniec lata zapoczątkuje budowę dużego zakładu i to blisko Ostródy. Miejscowość Górka niebawem zasłynie z produkcji hamburgerów. Na obrzeżach będzie zlokalizowana firma OSI Food Solutions Poland. Przedsiębiorstwo ma 20-letnią tradycję i środki na inwestycje, która będzie wyglądać tak. Obiekt ma być gotowy w połowie 2013 roku. Póki co interes się kręci. Narzucone tempo ma wyjść na dobre także bezrobotnym. Produkcję naszą realizujemy w dzierżawionej części zakładów mięsnych grupy Animex w Morlinach i aktualnie zatrudniamy około 100 osób. Także nowa inwestycja będzie oznaczała kontynuację pracy dla aktualnie zatrudnionych osób, a jednocześnie w najbliższym czasie, to znaczy dosłownie w ciągu najbliższego roku, dwóch, zwiększymy zatrudnienie o 30 osób. W Ostródzie w gminnym urzędzie w ostatnie dni kwietnia podpisano akt notarialny. Umowę zawarto za zamkniętymi drzwiami. Nowy posiadacz terenu sprzed kamery nie ucieka. Dumny ze sporządzonego dokumentu jest także wójt. Dla Gustawa Marka Brzezina okolice Górki są punktem strategicznym. To właśnie w okolicach tej miejscowości mówi się o strefie ekonomicznej, która ma przyciągać biznesmenów i skutecznie kusić. Chodzi o ulgi podatkowe związane właśnie z nowymi inwestycjami i z inwestycjami, które dają miejsca pracy. My wprawdzie posiadamy też uchwałę Rady Gminy, która na okres 3 lat takie ulgi zapewnia, ale chodzi tutaj o ulgi, które są związane z podatkami dochodowymi, te, które po prostu państwo może zaoferować dla nowych inwestorów. Na 11-hektarowym terenie powstanie zakład, który docelowo ma zostać rozbudowany. Pracy będzie przybywać, pracowników także. Firma specjalizuje się w produkcji hamburgerów dla restauracji McDonald's. Współpraca z siecią barów szybkiej obsługi ma miejsce nie tylko w Polsce. OSI Food Solutions Poland produkuje na rynki 7 krajów w Europie. Są to Szwecja, Finlandia, kraje bałtyckie, Czechy oraz Słowacja.